Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed. Gościem portalu Radomsko24 będzie dzisiaj doktor nauk medycznych Sławomir Wolniak, specjalista psychiatra, ordynator i właściciel kliniki Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Zapraszam do oglądania programu. Dzień dobry, witam na portalu radomsko24.pl. Irek Staszczyk, doktor nauk medycznych Sławomir Wolniak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest dzisiaj gościem Państwa i moim specjalista, psychiatra, ordynator i właściciel kliniki Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Panie doktorze, pandemia skończyła się, chociaż są mi pierwsze symptomy, że podobno ma wrócić, ale odpukajmy, aby tak nie było. 2 lata życia w pandemii dały znać o sobie, dały nam, mówiąc tak kolokwialnie, nam w kość, bo wszystko wskazuje na to, że mimo że już 2 lata, tak można powiedzieć, jest po pandemii, to niestety, ale są jeszcze pewne odznaki. Tu przed wejściem na wizję chwileczkę rozmawialiśmy, mówił pan, że nawet dzisiaj miał pan pacjenta z takimi zaburzeniami. Tak, wczoraj, dzisiaj mam młodych ludzi właśnie w gabinecie, którzy później są kierowani do ośrodka z powodu chociażby takiego, że wycofali się podczas pandemii z nauki na studiach. Nie było takiego obowiązku chodzenia do szkoły, ponieważ nie było kontaktów, trzeba było to wszystko przez Skype'a. Ci młodzi ludzie potrafili całe dnie leżeć w łóżku, nie wychodzić, nie leczyć się do tej pory. Zaczęli się leczyć w sposób taki domowy, jeden alkoholem chociażby, i tak stopniowo na te lęki, na te depresje tak się leczył, że teraz jest uzależniony. Przez te 2 lata uzależnił się, zawalił studia, musi powtarzać rok. Dobrze, że mu się załatwiło to jakoś w ten sposób, że dziekan zgodził się na to, warunek dziekański taki, że jeden semestr mu zalicza, drugi pójdzie jeszcze raz. Drugi chłopczyk, 19 lat, właśnie też z fobiami takimi szkolnymi, już od kilku lat się leczy i w pandemii brak właśnie tych interakcji z młodymi innymi ludźmi też spowodował depresję. Też leki, narkotyki, dopalacze i tragiczne efekty. Czyli, panie doktorze, czy to odosobnienie, brak kontaktu z rówieśnikami, to faktycznie jest taki czynnik, który może zaburzyć, może zrobić spustoszenie w życiu psychicznym człowieka? Panie redaktorze, pan czy ja, wszyscy ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Każdy z nas chce dążyć do spotkania. Czy pan, czy ja spotyka się w soboty na grillu, spotyka się na imieninach gdzieś ze znajomymi. Również ludzie młodzi muszą te interakcje sami doświadczać z innymi rówieśnikami podczas nauki. Dlatego jeśli pozbawiamy przez rok czasu, czy 2 lata tych interakcji, to niektórzy nie nabyli jeszcze takich swoich cech, żeby móc sobie dać radę z życiem, tylko wpadają właśnie w lęki, w depresję. Mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę na Ukrainie. Czy te wydarzenia wpływają również, ujawniają jakieś zaburzenia psychiczne u Polaków? Tak, jest grupa ludzi, która bardzo boi się tych zamieszek właśnie wojennych na Ukrainie. Mają stany lękowe, boją się wręcz, co będzie z wizyty na wizytę. Czy panie doktorze, czy my się spotkamy jeszcze, jak to będzie, ja kieruję na psychoterapię, daję leki, ponieważ widzę ciągle takie zagrożenie.
ludzie z zaburzeniami lękowymi, ze schizofrenią, z brakiem pewności, co będzie jutro. Co by pan takim ludziom powiedział? Czy oni na przykład powinni być na bieżąco z tymi wydarzeniami, oglądać newsy w telewizjach, czytać na temat tej wojny, jak ona przebiega, czy w pewnym stopniu, żeby się wycofali, żeby jakoś nie karmili siebie tymi wiadomościami? Ja mówię to samo, co mówiłem, jak byłem u pana redaktora podczas pandemii. Jak najmniej takich informacji, byleby wiedzieć, co się dzieje, ale nie siedzieć całe dnie przed wydarzeniami czy przed innymi programami śledzić na bieżąco, bo człowiek wpada w panikę i wtedy jeszcze trudniej mu się żyje z tym. Natomiast choroby psychiczne, czy z chorobami psychicznymi, gdy sami chcemy sobie w pewnym stopniu pomóc, a nawet nie wiemy, że jesteśmy dotknięci tą chorobą, idzie na przykład uzależnienie, czy w tym momencie nie jest to nie lada wyzwanie dla zespołu medycznego, żeby zarówno leczyć z depresji pacjenta, danego delikwenta, jak i również na przykład z uzależnienia, czy od alkoholu, czy od narkotyków? Bardzo często teraz właśnie, tak jak wspomniałem już na początku, mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają na początku zaburzenia psychiczne, a później dochodzą uzależnienia. Są to właśnie uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, od leków. I zespół kliniki Wolmed coraz więcej ma pacjentów, z którymi wprowadziliśmy takie metody leczenia skojarzonego. Taki autorski program, że leczymy zarówno chorobę podstawową, którą na przykład była depresja, a później uzależnienie, czy alkoholizm, czy narkomania. I zgodnie z teorią etioepipatogenezy profesora Bilkiewicza, najpierw leczymy chorobę, która jest ostatnia, czyli na przykład uzależnienie, wraz właśnie stosując elementy leczenia biologicznego depresji, czyli psychoterapia uzależnienia plus leczenie depresji farmakologiczne, a po skończonej terapii uzależnienia jeszcze psychoterapia psychiatryczna. Bo Wolmed zajmuje się nie tylko leczeniem, co warto teraz podkreślić i zaznaczyć, jeżeli nas oglądają teraz osoby, które potrzebują takiej pomocy nie dla siebie, ale dla dzieci, bo od jesieni także w Radomsku na mocy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia działa poradnia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci. Tak, mamy teraz sieć takich poradni, zarówno w Bełchatowie, w Radomsku, w Tajęcznie, w Wieluniu, jak i w Łasku, gdzie w ramach bezpłatnej pomocy na Narodowy Fundusz Zdrowia mogą zgłaszać się pacjenci, którzy cierpią na depresję, nerwice, uzależnienia, jak również fobie społeczne, szkolne. Prowadzimy diagnostykę szczegółową właśnie tych zaburzeń, jak również kierujemy później do odpowiednich specjalistów. Z perspektywy czasu, bo z tego co zauważyłem, ta poradnia dla dzieci i młodzieży działa już od ponad pół roku. Czy po liczbie pacjentów, młodych pacjentów, którzy się zgłaszają, widać, że młodzi ludzie potrzebują pomocy psychiatrów, psychoterapeutów? Tak, jest bardzo duże zapotrzebowanie. Wręcz nie jesteśmy w stanie tego natłoku obrobić, jak to można mówić kolokwialnie. Pacjenci też czekają w kolejce. Jest duże zapotrzebowanie właśnie na pomoc dla dzieci, jak i rodzin. Bo wtedy, jeśli dziecko jest chore, to chory jest system, w którym jest ten problem. Właśnie często jest to nawet znęcanie się w rodzinie, przemoc fizyczna, przemoc seksualna, czy właśnie jakieś inne nieprawidłowości, alkoholizm. Z kim się łatwiej pracuje, z dorosłym czy z dzieckiem? To znaczy, dziecko mówi prawdę zawsze, stara się mówić, takie małe dziecko, mówi to, co naprawdę boli, a dorośli czasami
troszeczkę koloryzują. No właśnie, kiedy dorosła osoba, która faktycznie dostrzegacie jako specjaliści, że ma problem, czy jest w depresji, po jakim czasie ona dopiero się otwiera i faktycznie przyznaje się do tego, że musi się leczyć, bo bardzo często tak to koloryzuje, że zwala to na osoby trzecie, czy na sytuację teraz, która na przykład jest w kraju? Bardzo często to rodzina przychodzi z taką osobą, żeby pomóc jej, bo ta osoba nie jest świadoma, że cierpi. Myśli, że tak musi być. Po prostu nie chce jej się pracować, nie chce jej się wstać. Myśli, że to jest normalne. Natomiast jeśli my, specjaliści, widzimy, że stan taki trwa powyżej 2 tygodni, jest to obniżony nastrój, obniżony napęd, zmęczenie, to już to wskazuje na pełnoobjawową depresję. I teraz tylko kwestia, czy to jest lekkiego stopnia, umiarkowana, czy ciężka z objawami psychotycznymi. I tu jeszcze nasuwa mi się pytanie, bo często jest tak, że osoba dorosła, zdaje sobie sprawę, że jest chora, sama o tym wie, ale ma w pewnym stopniu takie zahamowanie, żeby zgłosić się do psychiatry, bo wiadomo, jeżeli ktoś powie, muszę iść do specjalisty, muszę iść do psychiatry, wiadomo, jak to może być przez społeczeństwo odebrane. Czy obecnie już jest mniejsze takie jakby spostrzeganie tego, że no, to chyba musi być wariatem, przepraszam, że takie określenie. Nie, już jest o wiele lepiej niż to było 25 lat temu, jak zaczynałem pracę. Wtedy to nawet taki przykład podawałem, jak pacjentka przeskoczyła przez płot do mojego gabinetu, bo była furtka zamknięta, bo się bała, że zobaczy ją mój sąsiad, z którym pracowała gdzieś tam w komisji lekarskiej. I tu jeszcze zastanawiam się, bo niektóre choroby, na przykład mówię o zwykłym przeziębieniu, może przejść, natomiast przewlekła depresja, czym może skutkować? Próbami samobójczymi, śmiercią. To jest najgorsze zejście, ponieważ nawet 15-20% ciężkich depresji kończy się próbami samobójczymi i śmiercią. Jest 6 tysięcy śmierci samobójczych w Polsce. Kiedy rodzic powinien zgłosić się ze swoim dzieckiem do waszej poradni? Jakie pierwsze takie symptomy niepokojące mogą być u młodego człowieka, które by świadczyły o depresji u niej, czy bądź o początku jakiejś choroby psychicznej? Najczęściej u takich małych dzieci to są maski somatyczne. Bóle brzuszka, niepokój, jakieś zaburzenia snu, problemy szkolne, fobie, dziecko nie chce iść do szkoły, stroni od rówieśników, nie chce jeść, jest mniej aktywne, nie chce się bawić, nic go nie cieszy. Także takie symptomy podstawowe to są, jak również, tak jak powiedziałem, trudności w nauce przede wszystkim. To budzi duży niepokój. Sporo tych wiadomości, sporo dobrych informacji. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas oglądają, powinni sobie wziąć to do serca, bo tak naprawdę niektórzy twierdzą, specjaliści, że wcześniej czy później to z porady psychologa czy psychiatry będziemy musieli skorzystać. No niestety nigdy nie wiadomo, co człowieka może spotkać. 30% ludzi, którzy trafia do lekarza POZ-u, to są problemy psychosomatyczne, które powinien leczyć też psychiatra. Ale osoba, która się do pana zgłasza, bo ciągle mi się nasuwa pytanie, bo to jest bardzo ciekawa rozmowa z panem. Osoba, która się zgłasza, ona faktycznie przyznaje się do tego, że ma depresję. Czy mówisz, że no po prostu ma taki jakby spadek, nie wiem, aktywności krótkotrwały, że to jest spowodowane, nie wiem, tym, że może po urlopie wróciła do pracy i nie chce jej się pracować, że jeszcze marzy o urlopie, a tak naprawdę jest w ciężkiej depresji. Wie pan, są różne rodzaje depresji. 8-10 rodzajów tej depresji jest. Jest depresja maskowana, gdzie na przykład są tylko bóle brzucha, bóle serca. Jest depresja z objawami psychotycznymi, gdzie są urojenia depresyjne, eksobne, czyli że ktoś nas obserwuje, czy jeśli ktoś się z nas śmieje. Są depresje z agitacją, gdy jesteśmy pobudzeni. Są depresje
z próbami samobójczymi, są także tych, są depresje na tle organicznym, jest depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w zaburzeniach adaptacyjnych, także każdy rodzaj depresji jest inny i każdy rodzaj pacjenta jest inny, dlatego ważne jest, żeby trafić do właściwego specjalisty, żeby to dobrze rozpoznał i dobrze leczył. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia, a państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa, kolejne spotkanie moje z państwem na portalu Radomsko24. Przypomnę tylko, że Staszczyk Niezależnie zawsze w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed.